Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z opowieści Zedori, edycja cesarska. Jedyne co mogę teraz zrobić, to po prostu sobie przejść na dół, na dole może coś jest, chcę zbadać te kopalnie, bo wydaje mi się, że pójście do Kutakumb to jest ostatnia moja deska ratunku, jeśli chodzi o questy poboczne. Więc na razie to zostawimy i nie będziemy się tym przejmować. Więc pójdźmy na dół, po prostu pójdźmy na dół. Zobaczymy, co tu się będzie działo takiego. Dzień dobry. Przeklęte bestie. O matko, coś mi się odbija. Nie wiem po czym. Nie mam pojęcia po czym. Zawsze coś jak mi się odbija, to tak się trochę obawiam. O, myślałem, że tam coś stoi. Jakiś żywiołak. Ale nie. To po prostu ziom, który kopie. Prawdopodobnie niższe poziomy coś będą mi jakieś fancy rzeczy zapewniać. Zestaw obozowy. No, może być. Niech będzie. Wydaje mi się, że raczej mi się to przyda, żeby... A może akcesoria tym razem jakieś? Raczej mi się to przyda z racji tego, że będzie jeszcze trochę czyszczenia lokacji. Tak coś czuję. Broszę żaru dostałem. To od ognia obrażenia mogę sobie anulować. Ohoho. Przedmioty bojowe. A to mikstury. Może mikstury. Niech będzie. Miksturę życia, miksturę energii. Bo jakoś tak ostatnio na te mikstury trochę narzekałem. To niech tam już będzie. Srebro. Okej. Okay. Mamy załatwione. Niezłamany kilof przede wszystkim, to jest ciekawe. Złamany kilofie, oto nasze dary dla ciebie. Nie wiem, złamany kilof mi się jakoś tak royal kojarzy z takim jakimś czymś, że to jest jakiś bóg, jakiś takich plemion prymitywnych. Nie mam pojęcia czemu. Nie dajcie się zabić. Dobra, dobra. A gdzie jest ten wielki pająk, o którym mówiliście? Jest tutaj gdzieś? Stoi tu gdzieś? A tam dalej jest. Dobra. Na tym poziomie jest niebezpiecznie, czyli to taki przedsionek bym powiedział jest, tak? Jak ja mam stoję z tym wszystkim? No może troszeczkę bym sobie uleczył many, żeby stać z tym odpowiednio. Zaraz zobaczymy, co tu się kręci w tych... Oho. Jakieś umarlaki, ciekawe. Może mam nadzieję, że będą trochę lżejsze niż te umarlaki w Kutakumbach. Co to w zasadzie jest w ogóle? Ożywiony górnik. Ohoho. Ostro. Wydaje mi się, że uderzenie światła może im pomóc w odpierdaczeniu się ode mnie, ale to tylko może to jest moje takie... Kurde, krąg unicestwienia chaosu nie mogę niestety. Dobra, klepnijcie mu siły. A nie są zbyt mocni z tego co widzę po życiu. Chyba, że będą strasznie upierdliwi. Mam nadzieję, że nie. Nadprzyrodzona siła. Zobaczymy ile Haraldzik wtedy będzie klepał. No, nie są silni. Czyli mogę się troszeczkę oszczędzać, jeśli chodzi o używanie many, bym powiedział. Raczej możemy się oszczędzać. Teraz wali po 700, Kanrod. Także chyba to nie był taki zły pomysł. Zapewnienie mu tej broni łamiczerepu. Dziękuję, że ktoś mi to wytknął, że... A może by łamiczerep mógł kupić? A tak patrzyłem, ty, faktycznie, może to mi nie byłby głupi pomysł. I nie był głupi pomysł. Bardzo dobry pomysł to był. Tam są jakieś flaki, są te ci górnicy, ale widzicie, no to jest nieporównywalnie łatwiejsze niż tłuczenie się z tamtymi zombiakami, co mają ataki obszarowe. No dajcie spokój. Jeszcze jeden typ. No dobra, no może jakiś... Morowa chmura to chyba za bardzo nie pomoże. Obrażenia od ziemi też nie wiem, czy jakokolwiek pomogą. Klepnięci. To jest bardzo miła odmiana, patrząc na to, co się ostatnio działo z tymi worgami, że teraz tacy łatwi przeciwnicy. Expa co prawda też dają sporo mniej, no ale... Już trudno, trzeba jakoś z tym żyć. Już tak niech będzie. Przynajmniej jest trochę lżej walczyć. Ojojoj, ja z tego co widzę, to muszę tu się naprawdę pilnować, bo zaraz się zgubię w tych wszystkich miejscach. Dosyć konkretne te jaskinie są. No. Jakaś krew jeszcze. A może ja bym na razie sobie zostawił... Może na razie nie będę sobie przechodził po tych tutaj miejscach, tylko ja jeszcze ogarnę, co jest w tych... Oho, koboldy. Ale jest jakaś skrzynka do otwarcia też jeszcze przy tym koboldzie. Kurde, Rusat ma strasznie mało życia. Ulecz się, przynajmniej spróbuj. Nie wiem, może ci się uda. I ty spróbuj jeszcze uśpić. A ty spróbuj wzmocnić Haraldzika. Może ci się też uda. A może nie. Widzę, że te ożywieni górnicy to jest naprawdę taki typ przeciwnika, który totalnie w żaden sposób nie unika. Dostają cięgi jak tylko mogą. Tak to przynajmniej wygląda. Ja tej walki nie wygram, więc spróbujemy uciec sobie i przekimać się gdzieś w obozie. Bo ja nie wygram w żaden sposób tej walki, więc to nie ma sensu.
No dobra, przekimałem się, także możemy już sobie cisnąć przez te lokacje dalej. Gdzie jest? Tutaj jest ten urwipoć. To go od razu klepniemy, żeby nie było. Dobra, porobieni. Wszyscy. Nie potrzeba było jakoś dużo many, żeby ich klepnąć. O Jezu, sonda. Dobra, no to tak, save. Jedziemy z sondą. Mam nadzieję, że niedużo. Dobra, chyba się skończyły te trudne skrzynki. Albo przynajmniej na razie. Bo na razie ich nie widzę, co mnie bardzo cieszy, bo te skrzynki zbyt trudne naprawdę nie były przyjemne do otwierania, więc to jest serio dosyć fajna odmiana po tym wszystkim. Jest, klik. I co mamy w środku? Sztabę Astrodium mamy. O, to jest chyba to, co mieliśmy zebrać, prawda? Te, jakąś całą taką szpulę tego Astrodium. Jest Astrodium 1, no. Chyba całe to mieliśmy ogarnąć. No dobra, czekaj, gdzie tu są przejścia jeszcze? Może na północ na razie pójść? Bo tam było jeszcze przejście. Moment. Jak my tu możemy jeszcze iść? To jest zbadane. To może na początku jeszcze sobie w lewo stronę pójść? Nie wiem. Może się to przyda. Może to w jakiś sposób nam pomoże. O, jest kolejny kobold. Bo muszę te wszystkie jaskinie zbadać, tak? Więc no jakby... Sorry. O Jezu, ci co nakładają coś podobne do ogłuszenia, to jest naprawdę taki wrzut na dupie. Przeciwnicy w sensie. Oła, bo wtedy Harald na przykład, najczęściej Harald dostaje właśnie to ogłuszenie i walka się ciągnie nie wiadomo ile. No ale niestety. Tak to wygląda. Sonda i wytrych, bardzo dobrze. Może jakieś minerały, nie potrzebuję żadnych tam mikstur i niczego takiego. Na razie przynajmniej. I chciałbym troszeczkę hajsu wydać na dopakowanie moich postaci. Między innymi na dopakowanie może Haralda. Nie wiem, czy jeśli chodzi o celność, bo no w sumie jeśli chodzi o celność, to trochę. Może z jedną księgę więcej mu kupić, poza tą, co mam. Szybkość i celność, te tomy szybkości i celności to ja chyba Haraldowi dam, no bo on jest strasznie do tyłu, wydaje mi się, względem innych postaci. Jest silny, ale taki jest nie do końca, że potrafi trafiać. To jest trochę upierdliwe w nim. Także te tomy chyba za chwilę mu tam wklepię. Chłopak będzie sporo szybciej klepał. O, Kilof się zniszczył. Zdarza się. No to tak. Od razu sobie weźmiemy tom celności, cyk, i tom szybkości, cyk. Oba tomy dla ciebie, Haraldzik, żeby ci lepiej się wiodło, żebyś miał lepiej niż gorzej. Tak? Rozumiesz? Bardzo dobrze, że rozumiesz. Ktoś tu padł. Przy trupie nic nie ma. Ktoś tu umarł. A tu jest w ogóle zamknięte. Ciekawe. Czyli pewnie będzie jakaś dźwignia gdzieś? Tak bym przypuszczał. Tego bym się spodziewał po tej grze. Już nieraz tak było. Więc nie byłoby to głupie. Zaraz mnie napadnie kolejny kobold w tym korytarzu. Chyba, że ja idę prosto do tego, do pająka. Można odpocząć przy ognisku. Fajnie, że jest tutaj można... Dobra, nie będę musiał teraz zapierdzielać z tym, żeby zestawu obozowego użyć. To jest mega. Co my tu mamy? Mikstura szybkości. Przyda się w zasadzie. Bardziej na sel niż na użycie, ale przyda się. Musimy, widzę, troszeczkę pozapierdzielać, bo tam jest kolejna dźwignia. Czyli gdzieś jest dźwignia. Przy trupie nic nie ma. Nie chcę na razie iść na północ. Ile my mamy tego wszystkiego? Spać czy nie spać? Dobra, weź zestaw obozowy. Z nikim i tak się pewnie nie poklepię przy takich obrażeniach, bo teraz wszyscy przeciwnicy mają tak przesterowane obrażenia, że trzeba się leczyć na bieżąco i nie ma zbituj. Naprawdę. Tylko odpoczynek, bo chyba tym tylko Adalbert dostał punkty, więc na razie to nie ma sensu go tam pompować. Ciekawe, czy te dźwignie, one działają na zasadzie tylko w tej lokacji są dźwignie i przejścia, czy jeszcze gdzieś jakaś lokacja tutaj musi być, nie, że musi zostać odwiedzona, chciałem powiedzieć. Ale widzę, że nie. Jest tam wielki pająk! To chyba ten! Dobrze, że się uleczyłem teraz. Charge! To na pewno jest on. Jestem tego kuźwa pewien. Dobra, grupowa na wszystkich. Wy może... Aranea, to jest na pewno ten pająk. Jestem tego pewien. Nadprzyrodzona na wszystkich. O, bardzo dobrze. Bo nie wiem, co to ugryzienie mogłoby mi zrobić, więc dobrze, że uniknąłeś. I chyba jeśli chodzi o tą walkę, to nie będzie takie trudne. Chyba, że ta Aranea jak trafi, to Inoros. Nie, dobra, nie jest aż tak źle. Mogło być gorzej. Serio. Nie, dobra. Przeżyjemy tą walkę. Mam nadzieję, że to przeżyjemy. Poczekaj, oplątanie. Może oplątanie spróbuj.
Nie wiem, czy to coś da, ale spróbuj. Teraz może jeszcze... Wybór taki sobie. Dobra, niech będzie, bo Adalbert nie ma tutaj za bardzo nic do roboty, bo... Aha. Nie ma za bardzo nic do roboty z racji tego, że nie musi jakoś specjalnie leczyć tutaj chłopaków jeszcze. O, widzę, że... No dobrze powiedziałem, jeszcze. Może się okazać za chwilę, że jednak będę... Dobrze, Haraldzik, że próbujesz tego pająka uderzać, tylko jakbyś jeszcze trafiał. To by było w ogóle miłe już. Kurna, te koboldy to widzę... Cały czas stoją tym... może zatruć... Czy ma to sens? Średni ma to sens. Wzmacnia atrybuty 66% na dwie tury. Bo teraz się tak zastanawiam nad strategią walki z tymi dziubdziusiami. Weź co, weź taniec śmierci. Nad tymi dziubdziusiami. Może wzmocnienie jeszcze na Haralda. Cały czas myślę o tych zombiakach, nie? Jak ich tam położyć, bo może mam jakieś takie skille, które by mi się przydały, a może nie mam, nie wiem jeszcze. I muszę po prostu pogrzebać. O, Rusard padł nawet. No ale dostał strzała za 700, to nie ma co się zastanawiać. Tylko mnie to bardziej zastanawia, czy ten pająk też nie będzie chciał mnie na przykład zatruć. Bo to może być główny deal jeszcze problematyczny. No nie. Dobra, nie ma tej dużej tej regeneracji. Ten wilk, z tego co patrzyłem, z którym walczyliśmy na początku tamtego odcinka, potrafił się regenerować za parę tysięcy. Więc to już było trochę bardziej upierdliwe. Ale tu widzę, jest tak spokojnie... Bez szaleństw. Jeszcze jak Haraldzik będzie trafiał, to w ogóle będzie bez... Bez obawień, mam nadzieję, walka. Trafia. Co prawda, co to któryś strzał, ale już jest lepiej. No, pajęczyny. Dobrze, że to przynajmniej nie jest jakiś mocny atak. Oj, widzę, że Kanrod sobie radzi, jak mu dałem tą lagę do walenia po łbach. Jest naprawdę sensownie. Gruczoł jadowy Aranei. I nowy poziom dla Haralda. Elegancko. Znowu mu wklepię w celność. Przede wszystkim w celność. I tu jest ziomeczek do rozwalenia. Czy ja na takim życiu będę w stanie klepnąć go? Weź sobie może... Może być Rusarda. I teraz jeszcze ja bym chciał, żebyś... A może Rusard sam się uleczy w zasadzie? Jeszcze raz. Uleczył się. Bardzo dobrze. No to możemy teraz przejść do przodu, jeśli o to chodzi. Cyk. No, klasyczna walka. Dobra, walka już prawie skończona. Kanrod naprawdę sobie radzi. Powiem wam, dobra decyzja. Laga zostaje w jego ekwipunku. Bałem się trochę tego, że tej szybkości celności mu tam odejmie, ale nie jest to żaden problem. To jest naprawdę żaden problem w tej chwili. Tak klepie, że to wszystko rekompensuje. Dobra, znowu mamy zamkniętą skrzynkę zamkiem. Jedziemy z nią. Czemu nie? No i niestety chyba nie mogę tego rozwiązać, bo tutaj jest... No, nie mogę tego rozwiązać, bo tylko tamte dwa były... Ruszały się ze sobą, one były na równym poziomie. Jeszcze raz. Okej, tym razem otworzyliśmy bez problemu. Mówię, po kilka razy czasy. Przepis na Orichalcum. Okej. Mogłem, widzę, tego nie kupować. W tego przepisu po prostu na razie sobie pochodzić, ale... Najwyżej grudkę siarki zebrałem. O, a to jest coś innego niż zwykła siarka? Prawdopodobnie. Siarka. Mam 7 siarki. Ale nie mam tutaj nigdzie grudki, więc być może to po prostu zwykła siarka, tylko trochę więcej siarki w jednej rudzie? Nie mam pojęcia. Otworzyło się. Także tutaj nic nie ma, a pająka mamy już klepniętego. Dobra, right. Czyli to jest zrobione i gdzie ja jeszcze bym chciał pójść? No bo skoro zbadaliśmy sobie tutaj, ja bym się przekimał jednak. No bo to jest, wiecie, nie ma co kusić losu, a to jest na tyle mało życia, że nie poradzę sobie z nikim z taką ilością życia, także trzeba to ogarnąć. Trzeba to ogarnąć w ten sposób. Dobra, dobra. Czekamy. Czy komuś rozda? Dobra, rozdam te punkty już. Niech będzie. Harald, ty potrzebujesz, dziubdziusiu, celności przede wszystkim. W celność wszystko musisz mieć. Rusard, ty potrzebujesz też celności? Czy może życia? Oho, czy tobie się celność przyda, żeby do 100 wydobić? Myślę, że tak, bo niektóre z tych ataków takie
duchowe. Nie wszystkie ci wchodzą, więc w zasadzie dobrze ci będzie to rozdać. I Adalbert, ty to będziesz potrzebował tylko energii. Mnie to dalej nie interesuje. Musisz mieć dwa razy pod rząd, żeby móc użyć tej swojej umiejętności. Wtedy będzie dobrze. Wystarczająco będzie energii wtedy. Bo na razie to jest za mało. Naprawdę o wiele za mało. No to tak, ty masz jeden punkt. Co ja ci mogę tu klepać teraz? Bo miałem plan na ciebie aż do momentu, jak kupiłem ci to. A teraz to w zasadzie nie mam trochę planu żadnego. Celność plus ty. Plus 10 celności. Dobra, zbieramy mu na celność. Jak nic. Jemu tej celności potrzeba, bo on coś nie potrafi trafiać, więc... To jest jego główny problem. Ty masz dwa punkty, więc w zasadzie ja ci tobie miałem tu kupować. No to ci kupiłem. Dobra. Teraz tak, Kanrod nie miał nic w zasadzie, żadnych punktów, dobra. I Adalbert jeszcze coś tam awansował, więc chyba ma już wystarczająco, ma dwa punkty, tak? Więc ma już wystarczająco, żeby tutaj sobie przejść dalej. Kupujemy za dwa, żeby dojść tutaj. Dobra, taka jest ścieżka, taki jest plan ogólny. Być może dobry, być może nie, w każdym razie jakiś tam. No to dobra, tu jest otwarte, czyli ja jeszcze mogę pójść w zasadzie na północ, tak? No bo tutaj jest wszystko już zrobione. Już się zacząłem trochę gubić w tych jaskiniach. Tak delikatnie. Czy można jeszcze w tą stronę pójść? Można! A, dobra, bo tutaj... Dobra, już wiem, już pamiętam. Dobra, dobra, już mamy to, mamy to. To postaram się pójść na północ. Nie wiem, czy mówię, czy nie wiem, czy zbadam wszystkie tutaj lokacje w tej kopalni, bo to jest naprawdę... pokićkana trochę. Ale przynajmniej dołożę wszelkich starań. Okej? Okay? Mam nadzieję, że to jest jakiś tam plan. Co tu jest do walki? Pewnie znowu jakieś koboldy. No i są zombiaki znowu. Zombioki, zombioki. Zombioki, kartofloki. Taniec, co się będziesz pierdaczył z nimi? Nadprzyrodzona. No bez ulepszeń tym tańcem śmierci zadaje po 1700. To jest potęga jednak. No i bardzo dobrze. No i poczułem chyba różnicę, bo teraz Harald sensownie już zaczął trafiać. O, Kanrod jeszcze nowy poziom, super. Zaczął sensownie trafiać tych przeciwników, teraz to ma jakiś tam sens już. Teraz nie było żadnego uniku. Ja wiem, że te zombiaki tutaj, ci górnicy ożywieni, to nie jest jakiś wyznacznik czegokolwiek, ale przynajmniej jakoś się tam poczułem, że ten Harald już potrafi machać tą swoją, tam nie wiem, co on ma. To bronią po prostu, powiedzmy, tak będzie łatwiej. 8 płacht materiału, 2 skóry. To jest całkiem fajny drop. Taki drogi. Srebro. Co jeszcze im będzie potrzebne? No spróbujmy to. Siarka, okej. Bardzo dużo siarki zbiorę, widzę. Kryształy. W sumie ta siarka do tego orinochlum, coś tam do tego jest potrzebne, więc no... Nie jest to też taki zły pomysł, żeby klepać ją. Muszę powoli zacząć robić te artefakty związane z tym, z siarką. Tej siarki się dużo zrobi, a nareszcie nic z niej nie wydłubię. Kolejny ziomek. No dobra, znowu zapiszmy grę i klepnijmy go, nie? Powiem wam, że Harald w tym momencie już tak potrafi tłuc. Najwięcej co wysadził to było 9200 bodajże za krytyk. Więc w tym momencie walnięcie krytyka za 10 koła to naprawdę nie jest coś, co jest nierealne. Co to za czarna chmura tam? Jakaś zmora. Wysadzenie krytyka za 10 koło, za 10k to naprawdę nie jest rzecz nierealna. Wydaje mi się, że prędzej czy później to padnie. Więc ja jestem za, ja jestem jak najbardziej za. Dobra, poczekaj, może prawą siłę na wszystkich? Czemu nie? A ty spróbuj klepnąć tylko tego Lisza. I może krąg unicestwienia chaosu? W sumie to klepnij, spróbuj. Możesz spróbować, czemu nie? Tak masz dużo tej many. Więc możesz w zasadzie potestować, czy to coś zadziała. Zadziałało. Dosyć istotnie. Warto było. Teraz trzeba będzie się znowu przekimać, na to wychodzi. Na ostatkach sił chyba to dokończę tę walkę. O Jezu, Kanrod też, come on. Klepnij go, dobrze. O Jezu. Teraz to nie, teraz to trzeba się uleczyć jak nic. Pradawny napierśnik, o. A to ciekawe dosyć. A co to jest za napierśnik? I czy mogę go gdzieś założyć komuś? Czy to trzeba coś... Szybkość i celność minus 30. Unik minus 10%, siła plus 30. O! Ohohoho! A czy to nie będzie przypadkiem lepsze niż... tamten wielki taki pancerz, co to jest do kupienia?
Czekajcie, zobaczę chwilę. Czy to nie będzie lepsze od tego Kirisu? No jest trochę lepsze. Co prawda pancerza jest mniej, ale obrona magiczna trochę wzrasta, więc to jest dosyć istotne, dosyć sensowne. No i przede wszystkim to mi siły dodaje, tak? Plus 30. Szybkość i celność minus 30, niestety. A tutaj szybkość minus 10, no ale trudno. Takie to życie. Bierzemy ten pradawny napierśnik, musimy z tym jakoś żyć. Dodaje mi to dużo siły, bo 30 siły to jest dużo. Do ataków. Może dzięki temu Harald nawet bez wzmocnień będzie klepał już wystarczającą ilość obrażeń. No nie wiem, przekonamy się o tym. Zamknięta zamkiem. Boże, ile tych zamków. Zapisz. Otworzymy, oczywiście. Dobra, klepnięte. Enter. Jeszcze sonda. No czy ty se jaja robisz? Dobra, rozbrajaj. Enter. Teraz się otworzy. Zwój astralnej magii, trzy mikstury energii. No i to ja rozumiem. Przy trupie nic nie ma, przy tamtym też nic nie było, nic nie było. To też jest zamknięte? Nie, to nie jest zamknięte, ale miksturę szybkości dostaliśmy. Right, no to teraz tak, ja bym się wrócił, i to tak się serio, serio wrócił. Tutaj mamy zawalone. Żeby się uleczyć, bo jak widzieliście, sytuacja jest troszeczkę napięta. Normalnie jak gacie na dupie, takie ciasne gacie na dupie, także trzeba tu coś podziałać. Przespać się, przekimać, odpocząć. Bo tu mi trzech nie żyje, jeden tylko ich ciągnie ze sobą za fraki, także to nie może tak być, nie może tak być. I zwiedzamy dalej, drodzy państwo, kopalnię. Być może znajdziemy tutaj coś przydatnego. Może w lewą stronę tym razem. Czekaj, w lewo to ja chyba już szedłem. Tutaj były te ziomy. Tak? Tak, szedłem w lewo, czyli teraz ja bym chciał prawą odnogę sprawdzić. Widzę, że jest tu dużo skarbów. Interesująca jest ta kopalnia, bo jest tutaj co robić. Także to jest bardzo ciekawe. Już jest klepnięty jeden quest z kopalnią. Jeszcze tego zielarza trzeba znaleźć. Nie mam pojęcia jeszcze jak, bo tamten typ w kapeluszu powinien coś mi o tym powiedzieć, ale jakoś tak, jak widzieliście, się nie kwapi do tego. Mówi, że jest zajęty i tak dalej i dupsko. Także nie wiem, jak my to rozwiążemy. Nie wiem, czy to widzieliście, czy ja zdążyłem odpauzować nagrywanie, gdzie ponad 10 koła krytyka wysadził Harald w tym momencie. I to nie było na maksymalnych wzmocnieniach. Na maksymalnych wzmocnieniach, jakie mogę mu dać. Bo jeszcze mogę za pomocą Adalberta dać te wzmocnienie takie śmieszne. Więc to jeszcze nie był... It's not even his final form, że tak powiem. 10 koła typowi wysadził krytyka, więc... już to osiągnęliśmy, ten pułap. Teraz idzie... Zmierzamy po 20 tysięcy. Oby. Czy tu jest coś po drugiej stronie jeszcze do obejrzenia? Nie ma tutaj nic. Dobra, no to możemy już sobie na śmiało sobie pójść na północ. Zobaczyć tą kopalnię dalej, co jest. Czy tu dalej będą marloki? Na pewno jest coś do kopania, widzę. To od razu sobie przekopmy, czemu nie? Co tym razem znajdziemy po dłubaniu kijem w ziemi? Kilofem. Węgiel. Dawno nie było w zasadzie węgla. Także to miła odmiana jest. Srebro. Kolejne minerały. Siarka. Znowu? Tej siarki to już mam naprawdę sporo. Nie wiem, czy aż tyle jest mi potrzeba, szczerze mówiąc. Rubin. Dobra. I jeszcze raz minerały. Srebro, węgiel, srebro. Żelazo dostałem. Niech będzie. Złamałem kilof jeszcze poza tym. Złamany kilofie. Wszystko w porządku. Czekaj na północ. A ja bym chciał jeszcze zobaczyć tu. Coś strasznie się pniemy do przodu, a ja chciałbym jeszcze tutaj tak bokiem popatrzeć. Może coś tu jest? No może nie ma, no ale... Warto jest zbadać każdą możliwą odnogę, prawda? Coś tu tak spokojnie jest bez tych... Już chciałem powiedzieć, że jest spokojnie bez zombiaków, ale się pojawił kobold. No cóż. O nie! Pogrzebaniec, to jest ten sam, co wali tymi grupowymi atakami? Powiedzcie, że nie. Tak, to jest ten, co ma grupowe ataki. Klepnij tak jak najszybciej, tylko potrafita. Jeszcze będzie unikał cieć. Tego się obawiałem. Ale może już teraz to dokończą bez Haralda wszystko. Mam nadzieję, że ma koleś tak mało życia, że już padnie. Proszę. Proszę. Nie wiedziałem, że on ma w ogóle taki czar jak ten promień osłabienia. Nigdy go nie używał. Zawsze mnie pizgał tymi najmocniejszymi atakami. Dobra, klepnięty jest. Jest trofeum, fajnie, jest koleś klepnięty. Teraz z powrotem zmieniam Haraldowi na... Poczekaj, a jest coś, co mu daje więcej tego?
co mu daje więcej zdobywanego doświadczenia? Chyba nie. Chyba tylko to. Tak. Dobra, pierścień weterana niech ma cały czas, bo to więcej expa po prostu będzie, a więcej expa to jest zawsze dobry pomysł. Dobra, i są tu jakieś skrzyneczki. Co to jest? Coś tu leży, czy mi się wydaje? Jakiś kołowrotek? Dobra. Zapiszmy grę na tym slocie. Przynajmniej jeden już ten typ. Talizman duszy. A co to jest? Chroni przed klątwą, uśpieniem, opętaniem. Okej, fair enough. Dwa kilofy. Całkiem przydatne, zważając na to, ile ja mam tutaj rzeczy do kopania, także ja jestem za. Jak najbardziej. No to tak, zastanówmy się, gdzie ja mnie jeszcze nie było, bo ta walka tutaj z tym urwipołciem zajęła mi strasznie dużo czasu, szczerze mówiąc. Spędziłem tutaj strasznie dużo czasu na jednej walce. I nie jest to dobry znak, bo znaczy, że ten przeciwnik mnie po prostu przerasta w tej chwili. A to znaczy, że trzeba będzie troszeczkę wkoksić w statystyki. Krótko mówiąc. Tak przynajmniej bym przypuszczał, że raczej w statystyki dobrze by było iść. Oho. A czemu tu się zmieniła muzyka? Na inną? Ktoś tu kopie coś? Aha, tędy przyszedłem. Tu jest obóz! No tak, bo oni mówili, że tu jakieś obozowisko mają w środku. To tu jest to obozowisko. To od razu fajnie było się przekimać. A dobra, nie, najpierw się przekimam, bo nie będę tutaj łaził z takim zdrowiem, bo za chwilę znowu zdechnę i... To się po prostu nie opłaca. Mikstura szybkości, dobra, zużyj zestaw, tak, zdecydowanie. Nie ma, że nie. Przekimamy się, odpoczniemy, to jest zawsze dobry pomysł. Bez rozdawania punktów specjalnie, bo chyba nikt nawet mi nie wbił poziomu. Odpoczynek, tak. Dziękuję tobie. I jeszcze sobie zbadamy południe, bo na południu mnie nie było. Wydaje mi się, że tylko dwie ścieżki są, w sensie, że można pójść w lewo i na północ, jak się wchodzi do tej kopalni. O! Dobra, jest jakieś rozwidlenie. Prawdopodobnie tu nie byłem, bo nie łaziłem tutaj za specjalnie z tych... No na pewno tutaj nie byłem, bo jest do przekopania rzecz. I są tam koboldy. Jest, widzę, jakiś koleś nieżywy. Oby tutaj nie było tego ożywieńca, czy pogrzebańca, czy czegoś tam. W teamie z tym koboldem. Po prostu normalnie wyjdę z siebie. Normalnie będę miał serdecznie dość, bo już mi tutaj rośnie, nie? Jak widzę tego pogrzebańca. Bo już widzę, że walka będzie naprawdę upierdliwa. Podobno z tego, co napisaliście, z tego, co sam czytałem w komentarzach, to jest najbardziej upierdliwy przeciwnik w tej grze, więc... Miłe, że przy najbardziej upierdliwym przeciwniku mam problemy, a nie przy trzecim co do trudności albo upierdliwości przeciwniku. Dobra, kilofy ostatnio zebrałem, to nie ma problemu. Leży jakiś koleś. Dobra, zapiszmy grę. Czy dużo mi zostało? Nie, dużo mi zostało do poziomu... A nie, dobra, źle spojrzałem. Jednak sporo mi zostało do następnego poziomu expa. U Adalberta niewiele zostało. Dobra, klepnijmy od razu typa. Chcę zobaczyć, co jest przy ciele. Nie, to są po prostu zwykłe koboldy. Dobra, bardzo dobrze. To mnie bardzo cieszy. Bo jednak zwykłe koboldy to jest sporo lżejszy deal niż kuźwa ten pogrzebaniec. Mógłbym go dosadniej nazwać, ale ja nie przeklinam w odcinkach, także nie będę. Trochę niepotrzebnie morową chmurę na sam koniec klepnąłem Rusardem, bo jak Kanrod taniec śmierci wypłacił drugi, to już wszyscy popadali po kolei jak muchy. Ale trudno. Łami czerep, okej. Okay. To nie było nic tak jakoś ładnie to opisane, że ten łami czerep, bo zwykle to chyba jakimś kolorkiem było zaznaczone, nie? Łami czerep. Poczekaj, łami czerep, tak? Możemy zrobić test? Ja bym test zrobił taki pewien. Jestem po prostu ciekawy czegoś. No bo na razie potrzeba mi takich obrażeń twardych, nie? A spróbujmy zrobić taki test łami czerepów. Może to się opłaci, nie mam pojęcia. Musimy to przetestować w każdym razie. Czekaj, bo tędy jest wejście. Aha, to było tutaj. To ja już się mniej więcej odnajduję, gdzie my jesteśmy. Mhm. Mniej więcej już wiem. Tylko jeszcze, czy ja poszedłem w prawą stronę tu? Czekaj, czy to nie będzie coś do zebrania, te niebieskie? Wygląda tak, jakby to było coś do zebrania. Tędy możemy jeszcze przejść. Jeszcze jest coś innego. Nie wiem, co to są za takie czerwone to jest jakieś flaki, co to jest? Nie wiem, nie ma pojęcia. Wiem, że czeka nas jeszcze troszeczkę walki
tej jaskini, bo jednak tych walk to jest dużo. To można powiedzieć już na sam start. Czekaj, tu jest jeszcze coś do kopania. Wow! Naprawdę duża jest ta kopalnia, ja się w niej nie serio nie odnajduję. Muszę jakąś mapę narysować albo coś takiego. Nie wiem, cokolwiek. Bo naprawdę sążny kawałek tego wszystkiego tu jest. Siarka. Jakoś mi się temat skończył. Normalnie to mi się gęba nie zamyka, nie? Coś mi się temat skończył jakoś tak teraz, no. Aż dziwne. Starzeje się człowiek, starzeje się. No, kości już chrupią, nie? Jak się idzie po schodach, to całe kolana skrzypią. Także u marlaka szłoby obudzić. No, tak to jest, tak to jest. Życie, życie. O, kolejny kobold. Dobra, słuchajcie. Ja chyba sobie pochodzę po tych jaskiniach. Nie wiem, czy będę czyścił. Może chociaż tą lokację przeczyszczę. Zobaczymy, co zrobię poza odcinkiem, bo na razie to tak mi się troszeczkę nie podoba, to, że tu jest strasznie dużo walk. Dobrze, że był tylko jeden pogrzebaniec. Gdyby było więcej, to mogłoby być różnie. Dobra, dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie.